Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Ja nazywam się Łukasz Sądlewski, razem ze mną w konferencji bierze udział radny Tomasz Bernacki. Szanowni Państwo, no my chcemy troszeczkę zmienić konwencję przeprowadzanych konferencji prasowych i komunikowania się z mediami. Chcemy troszkę się odróżnić od wszystkich tych komitetów, które startują w wyborach do Rady Miejskiej czy na Urząd Prezydenta w Koszalinie, a mianowicie mamy tą zaletę, że my nie chcemy składać tylko czczych obietnic, niczym nie popartych, ale chcemy również pokazać to wszystko, co się udało zrobić przez 4 lata i dopiero na tej podstawie zbudować przekaz do mieszkańców, pokazać to, co chcemy kontynuować, to wszystko, co chcemy zmieniać w naszym mieście. Miejsce też jest nieprzypadkowe. To jest właśnie rondo, które zostało niedawno oddane. Również zostało 4 lata temu przez pana prezydenta zapowiedziane jako ten element, który ma usprawnić komunikację w tym rejonie miasta. Przekażę teraz głos radnemu Bernackiemu, który powie właśnie na temat dróg w Koszalinie, tego co się działo i tego co będzie się działo w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Faktycznie, szanowni państwo, znajdujemy się w miejscu, gdzie tak naprawdę odmieniło to miejsce w ogóle oblicze tego osiedla. Mówimy tutaj o całkowicie wybudowanej nowej drodze ulicy Promykowej, dlatego też tutaj chcieliśmy się spotkać, żeby pokazać wszystkim mieszkańcom, jak nasze miasto też się zmienia na poszczególnych też osiedlach. I to jest bardzo istotne. Z prawej naszej strony mamy następną ulicę Chałubińskiego, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo połączenia razem z ulicą Promykową poprzez ulicę Leśną, połączenia tego odcinka. No warunek jest jeden, że no, wojewoda uzna, że miasto może otrzymać środki. Już kilka razy, mimo bardzo dobrych punktów, które ten projekt otrzymywał, niestety no, wojewoda uznawał, że nie należy nam się po prostu do finansowania. Mamy nadzieję, znowu będziemy składać, może do 3 razy sztuka, a tym razem się uda. Wierzymy w to głęboko, przecież to robimy dla mieszkańców. Szanowni Państwo, przez 4 lata mówiono nam przede wszystkim na sesjach, jak i w różnych konferencjach, że w naszym mieście, no opozycja tak twierdziła, że w naszym mieście no niewiele się dzieje. To trochę faktów przedstawiam. W ciągu 4 lat wszystkich inwestycji drogowych, jak i remontowanych odcinków w naszym mieście zostało przeprowadzonych na kwotę 138 milionów złotych. To jest ta kwota od 2015 roku, łącznie z rokiem 2018. Tyle wydano środków finansowych tylko i wyłącznie na drogi. To jest ta kwota. Szanowni Państwo, między innymi oczywiście zostały zrealizowane jak ulica Armii Krajowej, Gnieźnieńska, Krakusa i Wandy, tutaj ta Promykowa, ulica Słupska, no można szereg wymieniać. W tej chwili na rok 2019 mamy przeznaczonych w budżecie, który będzie teraz uchwalany, w projekcie budżecie jest kolejne 40 milionów tylko wydatków tych inwestycyjnych na drogi. To jest kolejna potężna suma pieniędzy, która będzie przeznaczana na inwestycje drogowe. Szanowni Państwo, również należy wspomnieć, że oprócz inwestycji drogowych mamy też inwestycje związane z miejskimi wodociągami. Tutaj ponad 40 parę milionów złotych zostało wydanych na sieć wodociągową, na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. W sumie około tutaj ponad 40 kilometrów tych wszystkich sieci zostało wykonanych w ciągu od roku 2015 do 2018. Jednym z takich przykładów, gdzie zostały nowo wykonane kanalizacje, jak i wodociąg, to jest osiedle, częściowo oczywiście, osiedle Raduszka. Dalsza kontynuacja oczywiście będzie też prowadzona. To są takie bardzo twarde liczby, które pokazują, że nasze miasto zmienia się. Ta kwota 138 milionów złotych to jest kwota inwestycyjna podzielona
na zarząd dróg, który wykonał w ciągu tych 3 lat te inwestycje przez zarząd dróg, zostały wykonane z remontami oczywiście, wykonane na kwotę ponad 90 milionów złotych, a ponad 45 milionów zostało przez Wydział Inwestycji w ratuszu wykonane. Na temat chodników tutaj wypowie się pan radny Sędlewski. Szanowni Państwo, w 2016 roku z inicjatywy Platformy Obywatelskiej został zainicjowany w Koszalinie program budów i remontów chodników, jak Państwo pamiętają. W tym programie zostało przewidziane, że co roku będziemy przeznaczali kwotę 2 miliony złotych tylko na chodniki. To są pieniądze ekstra, bo do tych pieniędzy nie liczą się te wszystkie inwestycje, które polegają na przebudowie drogi i przy okazji jest na przykład budowany chodnik, bądź jest budowana ścieżka rowerowa i przy okazji tej również chodnik jest remontowany. Do tego wszystkiego dokładamy 2 miliony złotych rocznie. Efekt jest taki, że w ciągu tych 2 lat funkcjonowania tego projektu możemy powiedzieć, że w roku 2017 zostało wyremontowane 17 chodników na 17 ulicach w Koszalinie i w roku 2018, czyli w tym, również przewidujemy, że będzie wyremontowana taka sama liczba chodników na takiej samej liczbie ulic. Część z tych inwestycji już jest realizowanych. Z tego co wiemy, to 9 chodników już jest wyremontowanych i około 8 jest w trakcie realizacji. Szanowni Państwo, to chyba z naszej strony tyle. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, no to chyba, że kolega jeszcze doda. Że oczywiście można powiedzieć, że to jeszcze jest... Ta ilość chodników to jest niewiele, dlatego z naszej strony, jako tutaj Platformy Obywatelskiej, jednoznacznie tutaj stwierdzamy, że w naszym programie, który niebawem się ukaże, w tym programie będzie kontynuacja paru programów, między innymi właśnie programu chodnikowego. Jeszcze wcześniej, do 2014 roku, prowadziliśmy program tak zwany dywaników, czyli odnowy nawierzchni dróg bitumicznych. Natomiast teraz, również w naszym programie, już od paru miesięcy o tym mówimy, tylko no, musimy być tutaj uczciwi wobec mieszkańców, nie da się tego od razu zrobić, ale przygotowujemy program utwardzania nawierzchni drogowych, czyli tak naprawdę chodzi tutaj o drogi gruntowe i to pokażemy już niedługo, które będziemy w ciągu tych 5 lat następnej kadencji sukcesywnie z roku na rok budować, żeby jak najwięcej utwardzić tych dróg poprzez, czy to poprzez projektowanie, poprzez kruszywo łamane, utwardzanie tych dróg. Między innymi to jest taka alternatywa. Nie wszystko, że tak powiem, da się zrobić jako nie położyć asfalt, nie wszędzie. Natomiast Raduszka między innymi, czy osiedle Jamno potrzebuje po prostu bardzo dobrze utwardzonych dróg. Dlatego taki program przygotujemy. W najbliższym roku planujemy, aby były wykonane ulice Wojska Polskiego Władysława IV do obwodnicy Jana Pawła II, ulica Piłsudskiego, ulica Chałubińskiego, ulica Zielona i ulica Wierzbowa. To są te ulice, które z pewnością tak możemy powiedzieć, że będą realizowane. Ulica Zielona, jak i ulica Wojska Polskiego w tej chwili są realizowane. One są po prostu inwestycjami 2-letnimi. W związku z powyższym Wojska Polskiego, takie niestety, że tak powiem, Urząd Wojewódzki wymusił na nas, że musimy mieć to plan 2-letni ze względu na to, że nie została dofinansowana po prostu. Natomiast tak jak tutaj pan radny powiedział, przede wszystkim ogromnym wyzwaniem są 2 ulice, które tutaj nie mówimy o kwotach 5-milionowych, tylko dużo, dużo większych. To jest całkowita przebudowa ulicy Władysława IV, zdecydowanie, i ulica Józefa Piłsudskiego z ulicą Kościuszki, tak? Pierwszy etap, tak. Oczywiście. Natomiast to jest, tylko te 2 ulice generują ogromne koszty i także w szczególności ulica Piłsudskiego przy zachowaniu
drzewo stanu, o którym było tak bardzo głośno.